Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym, a zarazem ostatnim, 25. odcinku z serii Piraci Sida Meiera na moim kanale. I w dzisiejszym odcinku mamy tylko trzy rzeczy do zrobienia. Trzy rzeczy mianowicie, moi drodzy. W sumie to cztery. Czwartą jest podzielenie łupów i zakończenie całej tej radosnej serii. Wow, 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 wow. Ale najpierw... Najpierw Santa Catalina. Chociaż może nie. Francuskie miasteczko jakieś. Kumana. O, tak, Kumana to będzie dobre miejsce do rozpoczęcia. Ależ mnie ci Hiszpanie muszą nienawidzić. Jak tam? Ja jeszcze troszkę. Dobra, płyniemy w ten sposób. Dobrze, i teraz w ten desing pod wiatr trochę, no ale trudno. Nie, dobra, nawet nie jest pod wiatr. Dobra, płyniemy w ten sposób. Od chmurki do chmurki. Niestety nie spotkaliśmy w trakcie żadnej serii maksymalnie uzbrojonej srebrnej floty. Bo to byłoby naprawdę świetne, gdybyśmy teraz spotkali maksymalnie uzbrojoną srebrną flotę, bo maksymalnie uzbrojona srebrna flota to jest... to są trzy galeony skarbce i cztery galeony flagowe jako eskorta. Ale jak zdobędzie się to, przy czym tak uzbrojoną flotę mamy tylko na najwyższym poziomie trudności, jak to się zdobędzie, to jest się ustawiony. To już nie trzeba grać. To już jest ustawiony. Bo tam jest tyle hajsu i tyle zasobów, to już się człowiek nie przejmuje. Wtedy człowiek już po prostu radośnie konsumuje owoce swojego zarobku. Ciężkiego zarobku. No chodźcie jeszcze. Jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę złota! Chcę to złoto! Nakazuję wam je mi oddać. Bierzemy. Dobrze, świetnie. Łowca piratów jeszcze? Jeszcze łowca piratów? Ognia! Zatopić go!
Nie mogą się do nas zbliżyć! Jezus, ja mam 1/3 załogi, a go jadę! Nie, nie mogą się zbliżyć! Dobrze, nie mają dział! Zaorać ich! Zaorać ich! Jeszcze raz! Dobrze, dobrze, poddają się! Dobrze, tutaj jest Kumana, płyniemy do Kumany. Jaki to był fuks, że to się udało zrobić. Dobrze, szczęśliwi są wszyscy. Poza Hiszpanami, no ale... Trudno, jakoś to przeboleję. To łowca piratów? No nie, i to jest taki mały łowca piratów. Jest taki mały łowca piratów, którego będę musiał jakoś zatopić. Dobrze, daliśmy radę. Czy ja jeszcze chcę zrabować Caracas? Myślę, że chcę. Tutaj rozpoczniemy bitwę. Tu będzie dla nas lepiej, bo my będziemy na wzgórzu plus w lesie. A przeciwnik, z racji tego, że ma konnicę, to będzie musiał podjechać do nas. Mhm. A my mu najpierw wybijemy tą konnicę. Taki jest plan. Tak. Dobrze! Mamy to! Wzgórze jest nasze! Atak! Nie atak! Odwrót!
Maszynka do mięsa! Dalej, wybić wszystkich! Już nie dadzą rady! Nie dacie rady tego zatrzymać! Nieważne ilu was tam jest w tym lesie, wszystkich was wybijemy! O, dwóch was tam aż zostało. Dobrze. Ależ to było dobre. O, tak. Dobrze, świetnie. Kierunek Kumana. $275 000. Świetnie, świetnie. Dobrze, zostały nam cztery rzeczy do zrobienia. Pierwsza rzecz to będzie do zrobienia w Kumanie. Dalej, dalej. Dawaj, mój wspaniały liniowcu. Dobrze. Kupiec. Tak. Dobrze. A, poszła. Dobrze, mamy to. Płyniemy dalej. Szkutnik jeszcze. $277 000. Dobrze, teraz kierunek Curacao. Jak tam Hiszpanie? Jak bardzo mnie nienawidzą? $99 000 za moją głowę! Wow, 21 600 akrów. Nieźle. Jesteśmy potentatem. Będziemy mieli własną plantację.
Dobrze, kierunek Curacao. Wiec. Bier to i to. Kutnik. Jeszcze sprzedaj. Dobrze! 278 tysięcy złota. Gubernator. Dobrze, idziemy jeszcze na bal. Aha, aha. Pratnika. Okej. Dobrze. Gdzie jest Martynika? A, prr! No, na pewno. No, uważajcie. Nie za 4000. Dobra, kierunek Santa Catalina. Shawshank. Okej. Okay. Aczkolwiek tu jego nazwisko jest zabawne, dobra. Kierunek Santa Catalina. Pełna prędkość. Musimy jeszcze zebrać łupy w postaci awansów i akrów u Brytyjczyków. Bo mamy ile? 24 600. Jeszcze coś tam damy radę zebrać. Ile? 20... Kurczę, może do tych 25 000 uda się dobić. Dobra, tam musi być Santa Catalina. Jest Santa Catalina. Dobrze. Panie gubernatorze? Dobrze! Nie, nie wiem. Ujaj się. Dobra. Kupiec.
upiec. Bierte działa, bierto wszystko. My już tego nie potrzebujemy. Dobrze, i kierunek... Tak, dobrze, tędy. Jazda! Pełna moc. Pełny ciąg. Pełne żagle. Maksymalne obroty. Tak, wiem, że ludzie głodują, bo sprzedałem całe jedzenie. Bo jest taki port. Jest taki port, który zobaczyłem parę odcinków temu. Jest taki port, do którego chcemy dopłynąć, aby tam zakończyć symbolicznie naszą przygodę. Oto i on! Oto i jest! Port Freedom! Dopłynęliśmy! Tak! Oto nastał ten dzień, kiedy pora zakończyć naszą wspaniałą przygodę. Dzielimy łupy! Tak! Porzuć pirackie rzemiosło, dobrze. Tak, czas na emeryturę. W wieku 42 lat przechodzisz w stan odpoczynku. Niestety zdrowie ci nie dopisuje. Osiadasz w porcie Port Freedom i zostajesz gubernatorem. Dołącza do ciebie żona, piękna córka gubernatora portu Curacao. Od kiedy jesteś hiszpańskim diukiem, stałeś się bardzo wpływowym obywatelem. Jako szczęśliwy posiadacz 122 315 sztuk złota i 26 150 akrów ziemi, stać cię było na kupienie ogromnej rezydencji przy rynku. Pokonanie podłego markiza de la Montalbana już na zawsze pozostanie najważniejszym dokonaniem w twojej karierze. Udało ci się uratować wszystkich zaginionych krewnych. Czeka cię wiele radosnych spotkań w gronie rodzinnym. Dzięki licznym, dzielnym czynom zasłużyłeś sobie na tytuł najgroźniejszego wśród piratów Karaibów. Opromienia cię blask sławy. Tak, to jest to! Koniec piątego, ostatniego sezonu piratów Sida Meiera na tym kanale, tak! Wszystkie osiągnięcia zrobione, wszystkie rangi wbite, wszystko na maksa! Piraci zmaksowani, zakończeni po raz piąty i po raz ostatni na serii! W ten sposób właśnie, czyli nie jako kaper pod czyjąś banderą, ale jako niezależny pirat! Mam nadzieję, że wam się podobało! Mam nadzieję, że podobały wam się wszystkie 125 odcinków piratów na tym kanale. Wszystkie 5 sezonów, które przez te lata były. Czy piraci jeszcze kiedyś powrócą? Czy piraci będą jeszcze kiedyś na kanale? Powiem tak. Piraci nie wylatują z dysku twardego. Nie, to jest bardzo mała gra w porównaniu z dzisiejszymi grami. Jest bardzo lekka, więc nie ma problemu, żeby sobie leżała nawet i do mojej śmierci na dysku. Nie ma z tym najmniej, nie mam z tym problemu. Czy na serii kiedyś powrócą? O mój Boże, musiałoby wpaść... Nie wiem. 100 tysięcy wyświetleń pod tym filmem. Wtedy zrobię szósty sezon Piratów. Jeżeli pod tym filmem będzie 100 tysięcy wyświetleń. Kiedyś będzie, bo pierwsze odcinki z Piratów mają po 20 coś tysięcy wyświetleń. Więc kiedyś może będzie. Na pewno kiedyś piraci na streamie jakimś się pojawią. Czy to kiedy będziemy sobie robili ekstra streama, czy kiedy... nie będziemy mieli w co grać i tak dalej i będziecie mieli do zdecydowania, czy City Skylines, czy Piraci, a może wtedy w Piratów sobie pogramy. Tak więc Piraci jako seria już raczej się nie pojawią, chyba że będzie bardzo dużo próśb widzów, wtedy tak. Jeżeli będzie dużo próśb, jeżeli będę widział, że naprawdę chcecie tych Piratów szósty sezon, to wtedy będą Piraci.
prędzej na streamie. Mhm, dokładnie tak. Nie planuję, żeby... Nie planuję w najbliższej przyszłości, żeby był szósty sezon, chyba że wasze usilne prośby mnie do tego namówią, tak jak mówiłem. Dobra, ja wam dziękuję, że byliście, dziękuję wam, że oglądaliście, dziękuję, że wytrwaliście te 25 odcinków w tym sezonie i 125 odcinków całkowitych wszystkich sezonów razem wziętych. Zostawiam was przy napisach końcowych i przy jakże wspaniałej muzyce Hansa Zimmera, która idealnie pasuje do piratów. Więc dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Na razie i miłego słuchania.